filmie Body Contra Mental, Body Contra Metki zostanie użyte to samo EQ, to już wiecie. I to wy decydujecie, kto będzie lepszy, Body czy Mental. Obdarzając dany filmik, lubię to, który zbierze więcej, ten wygrywa tą tu. Więcej informacji w opisie. To zaczynamy! Siemano, z tej strony Dim2, jak wiecie, to jest odcinek Body kontra Mental, to znaczy bardziej Body kontra Metiny. Ale jeśli stwierdzicie, że Body ma wygrać, tak jak widzieliście poprzedni odcinek dzisiaj już z Mentalem, zostawcie mu łapkę w górę, żeby to on jednak wygrał. Zobaczymy, kto bardziej, szybciej, efektywniej będzie bił te Metiny. No już tutaj widzimy, że Body bije o wiele więcej ze względu na to, że ma aurę, ale hity, jakie dostaje, są też trochę większe. Tam 200 to już jest coś większego. Mental dostawał max chyba 60, nawet 70, a tutaj mamy już 200, więc jest jakaś różnica. EQ na postaciach jest identyczne, dokładnie to samo przełożyłem, tak widzicie tutaj buty wiatru, tam też są buty wiatru, po prostu ich nie założyłem, zapomniałem, latałem na podce. Co do metinów, będą tak samo bite jak w poprzednim odcinku 3, więc jeśli chcecie, żeby Body wygrał, to stawcie mu łapkę w górę. Wyniki będą ogłoszone na blogu, tak jak na końcu filmu poprzedniego powiedziałem, że będzie im łatwiej porównać, kto zdobył więcej głosów i dlaczego. Więc jeśli piszcie, dlaczego głosujecie na akurat tego, a nie na tamtego, bo wiecie, no, Body kontra Mental to jest zawsze odwieczne pytanie, kto jest lepszy, czy Body, czy Mental. W tym przypadku możecie oglądać Bodego, który bije metki 35. No i widzicie, niestety w pierwszym metrze nie przekroczył tej minuty bicia, tak samo będzie prawdopodobnie z drugim, bo te czasy są podobne. Tutaj jest 700 DMG, tam było ponad 500, a tu jest ponad 700 i czasem od czasu do czasu wpada nawet 900, czyli przeszywka. Co z tymi postaciami dalej będzie robione? Na razie będzie 42, tak jak powiedziałem to też w poprzednim odcinku, będą porównania z surą WP i sami się przekonacie, kto jest o wiele lepszy, WP, Body czy Mental. Kto wie, wszystko jest możliwe. Co do samego kontynuowania tej serii, spokojnie, ja myślę, że nawet do 75 levelu porównamy dwie postacie. Łącznie z Expem, bo 90 to raczej będzie ciężko na nich wbijać tak naprawdę. Taki aż hardcorem nie jestem, ale to może się wszystko okaże w praniu. No jak widzicie, drop jest dosyć słaby. Tamta aura była dla was chyba większym zaskoczeniem niż drop tutaj. Kolejny metin, trzeci. Porównanie. No to zaczynamy bicie kolejnego metina. Jak chcecie, żeby właśnie Bodziak wygrał, a nie Mental, zostawcie tutaj łapkę w górę. Łapki te minusowe w ogóle nie są brane pod uwagę jako do punktacji. No i może napiszcie, dlaczego to Body ma wygrać, a nie Mental. To samo tyczy się Mentali. Jeśli macie jakiś sentyment do Mentala i chcecie zagłosować na Mentala, macie film w odpowiedziach wideo. Tak samo jest to, tyczy się poprzedniego. Oraz link macie w opisie, żeby nie było. Wszystkie informacje takiej tej serii, czyli kto zdobędzie punkt w pierwszy, będzie czy to Body, czy to Mental, zależało od was. No, a widzicie, tutaj kolejny metin pada bardzo szybciutko, 40 parę sekund na razie. Ale jak widzicie, tutaj bardziej mu HP spada. Będzie to bardziej widoczne przy wyższych metinach, na razie jest to 35 jest zawsze łatwa, 54 sekundy to nie jest dużo. Zapraszam was do oceniania filmiku, jeśli chcecie, żeby Body wygrał i do zobaczenia do następnych odcinków, wyniki w poniedziałek na blogu, pa pa.